Ten obiekt jest już na sprzedaż. Radni podjęli taką decyzję, bo o remoncie mowy nie ma. Brakuje na to pieniędzy. Ta hala straciła funkcjonalność. Jeżeli mamy utrzymywać tego typu moloch, który jest i brzydki, i niefunkcjonalny, to uważam, że na to szkoda jest pieniędzy. Zdaniem wiceburmistrza to ostatni dzwonek na sprzedaż. Zły stan hali targowej z roku na rok obniża jej wartość. Jeżeli nie przebudujemy całego obiektu, no to po prostu za tą halę już ciężko będzie ją sprzedać. O tak powiem, ciężko będzie ją sprzedać, ciężko będzie uzyskać jakiekolwiek pieniądze. Plany już są. Na początek przetarg, później gruntowna przebudowa, a następnie i tu pojawia się problem. Sprzedawcy boją się, czy nie wylądują na bruku. Z halą związanych jest, to już mówiłem, około 200 osób. To są potencjalni bezrobotni w przypadku sprzedaży obiektu. Nie mamy żadnych gwarancji, nie mamy żadnych konkretów, co z nami będzie. Dlatego trzeba przyjąć, że część z nas może znaleźć się na tak zwanych zasiłkach. Radny Łukasz Woźniczak, choć początkowo był za sprzedażą, ostatecznie głosował przeciwko. Dziś chce wiedzieć jedno, dokąd miasto przeniesie handlarzy. Te słowa, które były wypowiadane na sesji, że jesteśmy w stanie, tutaj będziemy o was walczyć. Oczywiście, można zrobić ograniczony przetarg, można to zrobić, ale niech miasto czy władze miasta powiedzą, w jaki sposób zabezpieczą interesy tych ludzi w momencie, gdy będzie inwestor tutaj robił inwestycje. W rozmowie z nami wiceburmistrz nie wskazał takich miejsc. Póki co jest na to za wcześnie. Wiadomo jednak, że miasto będzie w tej sprawie interweniować. Pracownicy hali nie chcą czekać. Sprawę biorą we własne ręce. Wchodzimy ze swoimi pieniędzmi, żeby tą halę wyremontować. Padła kwota ostatnio na spotkaniu z władzami miasta. Kwota rzędu 600-700 tysięcy złotych. To byłyby te pieniądze, które są potrzebne na już. Mowa o funduszu remontowym. Pracownicy hali chcą go stworzyć i co miesiąc odkładać pieniądze, by po 2 latach zabrać się za remont. Miasto jednak nie będzie tyle czekać. Ja nie do końca wierzę, że w ciągu 2 lat coś się zmieni, bo to nie sądzę, żeby za 2 lata wystarczyły te pieniądze, o których dzisiaj mówimy. Ta hala będzie tak naprawdę z roku na rok coraz bardziej podupadać. Cena hali to dziś prawie 4 miliony złotych. Tyle minimum będzie musiał zapłacić nowy właściciel. Wiadomo na pewno, że nowy obiekt będzie miał przeznaczenie handlowe, a to ma znaczenie dla dzisiejszych dzierżawców. Ci ludzie dalej będą tam mogli handlować. No będą mieli oczywiście pierwszeństwo do tych boksów, no to nikt nie będzie wyrzucał. W ogóle nie było takiej rozmowy na ten temat, żeby ktokolwiek tych ludzi miał wyrzucić. Nie jest tak, że nam przeszkadzają ludzie, którzy tam handlują. Oni też powinni pracować w warunkach, które są adekwatne do XXI wieku. A do tego jest potrzebny inwestor prywatny, bo miasto takiej inwestycji nie jest w stanie udźwignąć. Pod koniec sierpnia miasto planuje spotkać się z przedstawicielami sprzedawców na hali targowej. Wtedy poznamy oczekiwania sprzedawców i warunki, jakie stawiają obie strony.